Ja witam. Niedziela 29 kwietnia 2018. Ja już jest w Mazańcowicach. Jest już po 8 rano. Ja. Tam taki kunie tutaj. Jada na Bielsko Familijno Rajza, czyli bielski rodzinny rajd rowerowy. No to już taki tam w Bielsku za bardzo nie jeżdża w takich rajdach, bo uważam, że to trochę jest też strata czasu, no, ale że jedzie do Czechowic, no to się przejada. Handlowej ciepło, że taki peleton jedzie, a wszyscy na przejściu przejeżdżają, a ja już na placu Chorobrego, ja w Bielsku. Thank you.
dalej. Wiesz co, nie miałem możliwości wykręcenia, wiesz, łuku zrobić. Zatrzymałem się na doniczce. Thank you.
Jak będziemy tam pod górkę, czyli tył na piątkę, a ten na trójkę. Patrz, tak ładna prosta droga poszła. Ale musieli nam wydłużyć. Wiem. Oj. Teraz sobie daj tył na no, właśnie, a w stronę na
Nie jedziesz szybko, nie jedziesz szybko, ale jedziesz lekko, nie? To by tak robić. To by sobie na jedynkę, tak? Ja bym praktycznie lekko jeździł na górce, a tam tam... A pierwszy głos za to górkę, nie? Jakby chciałby fajne przełożenie. Zaraz zrobię takie fajne szurki. No pojedziemy, pojedziemy. No jak jest. Czechowice-Niedzice, półmetek tego bielskiego rajdu. To jest
Co? Albo spowodowała wypadek, albo pomaga, bo nie idzie. Albo ona, aha, czy to ona tam była? Thank you.
jeden takiej stromce, tą kartę, za 60 zł. Jak ktoś ją podwędzi. Co? No, już wyjechały. A Tasza? A potem już się ratowałem.
Macie Państwo kupony przy sobie. Nie zapomnij się, jak czuję was.
właśnie spotykamy się na rodzinnym rajdzie rowerowym. Jeszcze uwaga, gdyby ktoś znalazł niebieskie rękawice na rower, to tu mamy małego właściciela, który za nimi tęskni. Niebieskie rękawice na rower. Jeśli ktoś znalazł gdzieś po drodze, to poprosimy, żeby tutaj do nas je przyniósł. Jeszcze raz niebieskiego rodzinnego rajdu rowerowego i zapraszam na odsłonę jesienną. Do zobaczenia. Już się rajd skończył, a ja teraz jadę na jako rajza. Może siekaj się w duchu w jakiś las. I to w Bielsku. A to już dolina Wapienicy. No teraz się zaczęła właściwa rajza. Ja, ja jest Kajsi pomiędzy Jaworzem na Łężym a Górkami Wielkimi, Szpotawicami. Tam, jak się dobrze przyjrzeć, o, zaraz po korze, mnie tu żadna zmija nie użarła. Widzicie, jest kamień Komory Cieszyński, wynosi je dużo. I tu jest jeden z potoków, który wpadł do Iłownicy, tworzy Iłownicę. Łański potok tak zwany. A i ta druga tam prowadzi.
a nie jakości tablica. No to tam trzeba da sprawdzić. Tu jeszcze ślady asfaltu. Tam mogli wysyć. Łapierona. Tam się droga robi. Ja już jestem nad Wisłą w Harbutowicach. Kaj trochę, ale ci wody do bajerki. Tak o zasuwa dupno pije. Tam smród piorunowy. Ja.
już jest w Chybiu przy sklepie rowerowym piesi, a tutaj widzę, że już jest przeniesiony. Teraz to mili już jest między Chybiem a Lambekiem i jak był u Tadina, ja sam bardzo dobre lody tam mają, o. Włoskie bardzo dobre, także polecam u Tadina, to jest Chybie Żabiniec albo Mnich Żabiniec, mniejsza z tym, bardzo polecam. A tu jest las z Obrzeski i tam pojadę. O, stacja ekstremalnej drogi krzyżowej. A jo jest przy Porach, Lajzach, na tak zwanym Brunowie. Ja i tu ma być trasa rowerowa dookoła jeziora Goczałkowickiego. Sam to jezioro jest tutaj o rzut beretym po lewej stronie za rok od tych płyt. Burde loda w jeziorach i we Włoch rybku, no. A Bóg się też tyle nagodą na rajdzie, bo trochę spotkał ludzi.
Ja, genau. Ja już jest w Ligocie. Teraz jadę trasą, kiedy już chodził do szkoły. Jeździł. Zarosło fest. Kurde. To 10 kilometrów. I to już koniec tej rajdy. Okay.